wieści, to narodził się Zbawiciel, królowie donieśli. To królowie hen z daleka do Betlejem jadą, złotą mirrę i kadzidło dla dzieciątka mają. To królowie hen z daleka do Betlejem jadą, złotą mirrę i kadzidło dla dzieciątka. W żadnej gospodzie. Szukając schronienia, trafili tu, do naszej szopki. To właśnie tu, w tej skromnej szopce, rodzi się Zbawiciel świata. Do szopki nadszedł król Kacper XVI. Przynoszę złoto jako znak królewskiej władzy i symbol czystego serca. Kłaniam się Tobie, Jezu. Od dziś Ty będziesz moim królem. Król azjatycki Melchior XVI powita dziecię Jezus i złoży dar, kadzidło. Panie Jezu, przynoszę Tobie kadzidło jako znak Twojego kapłaństwa,
a jednocześnie symbol naszego uwielbienia i obietnicę naszej modlitwy. Kłaniam się Tobie, wyznając, że jesteś najwyższym kapłanem i królem mojego serca. Król afrykański przywita dzieciątko, a następnie pokłoni się i złoży dar. Mirrę. Przynoszę Tobie mirrę, roślinę, która wyrosła z naszych ziem. Jest symbolem proroctwa Twojego cierpienia za nasze grzechy, a jednocześnie symbolem umartwienia, które obiecuję mi składać Tobie w ofierze. Kłaniam się Tobie, wyznając, że od dziś Ty jesteś królem mojego serca. Teraz wszyscy razem złożymy pokłon Jezusowi. Gdy zabrzmią fanfary, skłonimy głowy i złożymy pokłon nowonarodzonemu. A teraz powtórzymy trzykrotnie. Witaj, dzieciąteczko w żłobie. Wyznajemy Boga w Tobie. I wszyscy razem. Witaj, dzieciąteczko w żłobie. Wyznajemy Boga w Tobie. Bóg się rodzi. Mam takie chyba wrażenie, że tę naszą kolędę będziemy też mieć możliwość odsłuchać, bo będą cudowne dzieci pani Kasi nam tutaj śpiewały. Ksiądz Robert chyba tutaj już się cieszy na ten moment. Tylko jeszcze by się księdzu Robertowi jakaś połowica, oczywiście partnerka taneczna przydała. Już jest. Też się cieszy. Widzę to po niej. A tu prosimy o miejsce. I zapraszamy do tańca. A państwo wraz z dziećmi, chyba wszyscy znają tą kolędę. Duże brawa dla dzieci, duże brawa dla pani Kasi. Pięknie przygotowała. Raz jeszcze poprosimy o podkład. Odważył się, partnerka, poprowadzi. No to przynajmniej chociaż śpiewajmy razem z dziećmi, tak? Bardzo ładnie. Od razu się pani Aniu wspomniała matura i te 100 dni do matury. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy tu z panem burmistrzem za to chyba już nasze 6. spotkanie Orszak Trzech Króli. Wpisujemy się w to, co działo się ileś tam wieków temu, 2000 z groszami, bo to piękna rzecz, która jest w sercu człowieka. Jak powiedział kiedyś święty Augustyn, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie Bogu. Nasze pielgrzymowanie, nasze świętowanie uroczystości Trzech Króli jest właśnie takim szukaniem tego, co w sercu, a w sercu człowieka zawsze miłość. I ta miłość doprowadziła i do szopki, i ta miłość również nas przyprowadziła tu. I życzę, drodzy, dziękując za Wasze obecne, życzę Wam właśnie tej miłości na każdy dzień tego roku, w sercach, w domach, w rodzinach, w miejscach pracy. Szanowni Państwo, piękna tradycja się zrodziła tutaj u nas w Wołowie. To już po prostu 6. raz. Ja sam zaskoczony jestem, jak ten czas szybko mija. No i myślę, że na pewno będą kolejne.
Dziękujemy oczywiście wszystkim szkołom, instytucjom, jednostkom, które zaangażowały się, mieszkańcom, którzy zaangażowali się w ten piękny orszak dzisiaj. Pogoda nam na szczęście dopisała, obawiałem się, że będzie bardzo zimno. Udało się. Życzę dobrego i przyjemnego popołudnia. Wszystkiego dobrego. Księże proboszczu, czy ksiądz proboszcz powie, na co możemy to przeznaczyć? Drodzy Państwo, jesteśmy świadomi tego, co wydarzyło się kilkanaście tygodni temu na drodze z Wołowa do Krzypiny. Ten tragiczny wypadek, dwoje z młodych ludzi już pięknie wchodzą do szkoły, uczą się, ale niestety dwójka pozostałych jest w stanie, jeden z tych naszych młodszych braci w bardzo ciężkim stanie. No weź coś, panie. Czy dobrze pomyślałem? Ale ja wierzę, że... No i dobrze, że się uśmiechnęli. Ja wierzę, że pan burmistrz wszystkich dzisiaj przebije. To nie było ustawione. Proboszcza nie przebije. Ja w takim razie nawet w tę konkurencję nie idę na szczęście, bo takie dwa chłopaki to na pewno mnie przebiją. Ale jedyne, co mogę w tym wszystkim zrobić, to pobudzić sytuację. Więc słuchajcie, ja dam cenę wywoławczą 100. Czy wszyscy uważają, że to jest dobra cena wywoławcza? Świeża, świeże ciasto. To jak byś to oceniła ty? Powiedz mi. 150, dobrze. Słuchajcie, 150 i mamy dzisiejsze popołudnie, poobiednie załatwione. Możecie rodzinę zapraszać, kawusie robić, tak? 150 po raz pierwszy. Nie, śpiewanie słabo, no to chociaż kasa, no. Ludzie, no. Wiesz, nie mówcie, że tak zimno jest. Ta sytuacja nas pobudzi, a cukier doda energii, no. 200 po raz pierwszy, no nie pozwólcie burmistrzowi, no. 250 po raz pierwszy, 250, 350 po raz pierwszy, 350 po raz drugi. Brawa, 500 po raz pierwszy. Ksiądz proboszcz startuje od 1000. 560 po raz pierwszy, 560 po raz drugi. Jednak to usłyszałem. Wiedziałem, że mogę liczyć 600 po raz pierwszy. Ksiądz proboszcz, czekaj. Spokojnie. To nie jego liga. On jest ekstra liga, tak? Dobrze, rozumiemy. 600 po raz drugi. Proszę Państwa, 600 po raz trzeci do burmistrza. Ciasto leci. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że mogłem wylicytować. Dziękuję księdzu Robertowi, że wyżej nie podniósł. Także... będę chciał, żeby tutaj dziewczyny pokroiły to ciasto i każdego z Państwa poczęstować. A szczególnie moich tutaj. Aniołki. Panie, tak ze szczęścia Boże.